Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca. I tym razem mamy krążownik tieru 10 francuskiego Colberta, czyli okręt do zdobycia za resetowanie linii. Za jego sterami siedzi Kuśmir z klanu, no dobrze przeczytałem, z klanu Grey. No i widzicie, mamy matchmaking na same dziesiątki. Nie ma lotni, cztery krążowniki, jest co palić, bo pancerników jest sporo. No i trzy ledeczki, także mniej więcej tak będzie wyglądała nasza bitwa tutaj. Zapewne będzie słychać jakieś szumy, krzyki i inne rzeczy w tle, bo tu mam asystę, także może być słychać, że jest człowiek w pokoju. Mamy Smoleńska w dywizjonie, tu grają chłopaki we trzech, jest jeszcze Minotaur i Smoleńsk, także no zestaw jest konkretny. Pytanie, czy Minotaur jest z radarem, skoro mają dym na Smoleńsku, ale jeżeli tak, no to myślę, że z DDK-ami nie będą mieli większych problemów. Na razie udajemy się na tą flankę, która moim zdaniem jest gorsza właśnie dla tego typu okrętów, chociaż jeżeli ustawiliby się gdzieś w rejonach tego punktu F2, no to tutaj mamy przestrzał na cały ten sektor mapy. Tutaj można sobie bić za darmo, ile oczywiście mamy kogoś spota. No ale widzę, że nie zdecydowali chłopaki na zmianę flanki, płyną sobie pod A. Tu już jakiś dedek jest na kapie, bo już robi się czerwono, płynie też Stalingrad. Minotaur powolutku za nami się tam z tyłu ciągnie. No ale przynajmniej drużyna rozdzieliła się naprawdę ładnie, jeżeli chodzi o flanki, także tutaj już plusik. No i widzicie, co porządny zawodnik, to porządny. Wszystkie materiały eksploatacyjne w wersji premium, jest kamuflaż sygnałów, tam no dużo nie wisi, ale coś wisi, więc najprawdopodobniej te, które są potrzebne. No i rozpoczynamy ostrzał Republiki. Zasięg mamy 16,6, więc zwiększony maksymalnie. Chociaż nie, maksymalnie chyba jest większy. 16,6 to jest taki pośredni. Wydaje mi się, że robienie Colberta na większy zasięg nie ma większego sensu, bo ta parabola jest dosyć wysoka i strzelając na duży dystans musimy brać jeszcze większe wyprzedzenie, a wtedy łatwiej jest te salwy wymijać. Dlatego też myślę, że to jest optymalna odległość. Braków penetracji. Pytanie, czy tu ma Kuśmir zamontowane IFHE, czy nie. Najprawdopodobniej jest, bo ja grałem Colbertem bez IFHE, no to tych skruszeń było zdecydowanie więcej niż penetracji. Nie wiem, czy było to słychać, czy nie, ale mam nadzieję, że nie. No i na razie bronimy sobie tutaj wyspy przy A. Wpływanie raczej na kapa nie ma w tej chwili sensu. Jest tu Colbert, Stalingrad, Republika i Thunderer, także no, można by dostać szybki wpierdziel, ale tu widzę, chłopaki grają na razie ostrożnie. Udaje im się strzelać tak, że mają spota. Najprawdopodobniej Kreml świeci. Też nie, Kreml może świecić? Stoi chyba w takim miejscu, że nie powinien tej Republiki widzieć. No i właśnie ona tam teraz znika. Ale jest tu Stalingrad, do którego możemy jeszcze postrzelać. Cały czas pojawiają się kolejne braki penetracji. To jest niestety uroda Colberta. 13 braków penetracji, 6 penetracji. Mamy ponad 100 pocisków w celu i 24 tysiące damage'u. Żadnego pożaru na razie nie wbiliśmy. 118 pocisków, 24 tysiące. No to średnio ta na pocisk to wychodzi raczej niewiele. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że strzelamy cały czas z obeków. Kolejny radar idzie tutaj. Tu Moskwa stoi sobie przy wyspie, ona nas radaruje w tej chwili. Ciężki jest ten okręt. Jest sytuacyjny, jak sytuacja sprzyja, to można się na nim naprawdę fajnie pobawić, bo ja bardzo lubię okręty, które irytują przeciwnika, a takim deszczem pocisków naprawdę można kogoś wnerwić. Ale niestety nie zawsze mamy okazję, żeby ten okręt wykorzystać w pełni jego możliwości. Ale jak już nam się uda, no to wtedy jest naprawdę fajna zabawa. 2 do 0 w okrętach. My straciliśmy wszystkie możliwe kapy. Trzymamy jeszcze tylko tego C, które mieliśmy wcześniej. Nasza flanka tam po prawej stronie całkowicie olała sobie kapa i płynie sobie na linię 10. Robimy co możemy, ale niewiele możemy, także z tyłu słychać co słychać.
wypłynęli sobie tej chłopaki teraz na kapa. Nie wiem, czy Minotaur ma dym, bo nie pojawiał się tutaj długi co. Smoliens też jeszcze żadnego dymu nie puszczał. No ale nawet gdyby sobie tutaj ten dym postawili, no to nie będzie spota, nie będzie zasięgu na pancerniki. Pytanie, ile ma krzywozębny potwór tutaj zasięgu, czy ma 19, czy 16 kilometrów. No ale jest tylko Chabarowsk, który może nam tutaj pospotować na tej flance. Zajęli chłopaki sobie A, także powolutku odbijamy. Czerwone Yamato widzicie tam na minimapce, że pruje w kierunku naszego KPC. No i tutaj mamy trzy okręty z dywizjonu od Grejów, Chabarowska. I z tyłu jest Thunderer, który no tam już zdążył stracić połowę HP. I tutaj powolutku podchodzi nam Kleber, także jakby dostał dobrego fokusa, to może by go chłopaki ściągnęli. Kwestia tylko spota. No i Moskwa tu jest, tu przeciwnik ma sporo okrętów. Trafić w Klebera takimi działami to jest naprawdę sztuka. O, ciekawe. Minotaur z rozszerzonym dymem. Myślałem, że z radarem chłopaki grają, skoro mają dym na Smoleńsku, ale widzę, że nie. Płyną sobie torpedki. Giring i Shimakaze jeszcze sobie gdzieś tutaj pływają, niewykryte. To może być Giring. Torpedować tutaj nasze okręty. Po 5 torped, w sumie może być to i to i to. Nie, to chyba jednak tutaj... Teraz popłynęła kolejna salwa od Kolberta. Ładnie nam się wyświeciła teraz Republika. Nie wiem, dlaczego oni tutaj widzą, czy wystrzeliła, czy ja... O, radar teraz nas złapał. No i robi się niebezpiecznie, bo Minotaur burtą i Kolbert burtą. Republika sobie to... Co robi tam? No patrzy na nas, ale widzę, że... Jest informacja o zaznaczeniu celu. Chłopaki się ruszyli powolutku. Jest Kleber na 4 km, także jak tam tutaj wypłynie, to powinni go na spokojnie rozklepać. Stalingrad, Moskwa i Thunderer, także tych okrętów troszeczkę tutaj jest. To takich, które w większości przypadków zrobią nam sporą krzywdę. 4017 penetracji, no w DDK już wchodzi trochę lepiej. Mamy pierwszego fraga tutaj dla dywizjonu. Minotaur fraguje. No dosyć stacjonarna gra, ale od Kolberta nie ma co wymagać szarżowania, bo ten okręt jest zbyt miękki i zbyt delikatny, żeby robić jakieś jolo ostre. Żeby jeszcze miał torpedy, to można by się pobawić w takie coś i zrobić wymianę jeden za jeden, bo raczej więcej byśmy tutaj nie byli w stanie zrobić. Spójrzcie, jak potężne wyprzedzenie trzeba brać, żeby trafić Republikę na 13,5 km. Mamy pierwszy pożar. 250, 300 ponad pocisków bite i dopiero pierwszy pożar. Teraz Stalingrad i jego parabola to jest raczej minus, bo on w tej chwili nie ma przestrzału, to pociski niby przeleciały, ale to oczywiście jest błąd graficzny. Widać było, że się rozbiły o wyspę i po prostu przeleciały tylko te trackery. 76 tysięcy na liczniku. I tym razem Smoleńsk fraguje, także tutaj nasz dywizjon zdobywa już dwa fragi, a Kuźmir na razie 85, 6 tysięcy, bo tam się coś pali jeszcze. Giringa już gdzieś mieliśmy wyspotowanego. Aha, był na D, czyli tutaj jest Shimany prawdopodobnie jeszcze, bo Kleber został zamordowany. Moskwa burtą, pięknie. No niestety nie wiem, czy byłoby sens przeładować tutaj na pepance. Bo ten kaliber nie jest zbyt mocny. A tutaj cały czas krąży Shimakaze. 100 tysięcy przekraczamy, ponad 400 trafień, to grubo, 450 około i tylko jeden pożar, także no bieda straszna, czyli na pewno jest tu IFHE założone. Mamy Thunderera, który wystrzelił do... nie wiadomo do kogo, chyba w Kolberta to jednak leciało, ale nie trafiło nic. Mamy drugi pożar wreszcie. 5 do 4 w okrętach, nadal mamy tylko jednego kapa, tam nasz Kurfurs po drugiej stronie pójdzie sobie umrzeć walcząc z Montaną i Gillingiem, także raczej flanka nam się zaraz wyczyści. Thunderer tą stronę całkowicie odpuścił, widzicie, że popłynął sobie na środek mapy, już różowy w międzyczasie się zrobi, a nie ta Montana. Chłopaki w międzyczasie pastwią się nad Thundererem. Na pewno nie jest to fajna sytuacja dla takiego okrętu, gdzie strzelają do niego trzy takie właśnie, Smoleńsk, Kolbert i Minotaur, to raczej wygląda jak taka tęcza.
Skąd oni mają spota od tego Chabarowska na środku? Tak, tak, takie dyskusje. Komentarz jest niezwykle żywiołowy, jak słyszycie, no ale nic nie mogę poradzić niestety. Wczoraj miał się pojawić materiał na kanale, niestety jakoś tak się nie udało zmobilizować. Zobaczymy, co chłopaki teraz będą kombinować. Jest Republika, pytanie, gdzie jest Moskwa? Gdzieś blisko, skoro ma na nas zasięg radaru. Aha, Moskwa jest aż tam. Chabarowsk wpłynął sobie na D, także straciliśmy spota z tych dwóch pancerników. Przyspieszymy troszeczkę. 5 do 6 we fragach, 125 tysięcy damage'u, 700 trafień prawie i dwa pożary. Moskwa nam domordowała Minotaura, także straciliśmy jeden okręt z dymem. Mamy Moskwę na spocie. Teraz Smoleńsk ma bicie? Nie, stoi za wyspą, także raczej nie trafi. Ale mamy tutaj na 13 km Giringa, no 13 km na tym okręcie to jest bardzo daleko, ale tutaj próbujemy strzelać się z Moskwą. Na szczęście na dziobek się udało to poodbijać, no i dosyć sensownie teraz wchodzi ten damage ponad budówkach u Moskwy. Ładnie, udało się rozklepać. Mamy pierwszego fraga wreszcie tutaj dla Kuśmira, no i na środku jest gdzieś sobie ten Giring. Thunderer i Republika na środku. Gdzieś tam jeszcze z tyłu Conqueror i Zao. Ich Giring zrobił w międzyczasie 3 fragi. A nasze dedeki co zrobiły? Shima umarła, Harugumo umarło, no i Chabarowsk gdzieś tam pływa sobie po kapie. Nawet tego kapa nie zajmuje, tylko z niego wypłynął. Teraz szybciutko robimy opłynięcie. I zajmujemy dogodną pozycję do strzelania bez wykrycia do pancerników przeciwnika. Także w większości będzie plumkanie w pancerniki. Tam żeśmy tylko na szybko rozmontowali jeszcze Moskwę z 9000 HPS-a. No ale sytuacja punktowa się robi troszeczkę lepsza. Już mamy, tracimy tylko 200 punktów, już niecałe. Mamy dwa kapy przejęte. W Thunderera wchodzi ładnie. Więcej jest penetracji niż skruszeń, także jest ok. Ale już się to wyrównuje. Fajnie jest widzieć taką tęczę nad planszą, nad wodą, ale niestety efektywność tej tęczy jest, jak widzicie, niezbyt wysoka, bo z salwy, gdzie leci naprawdę sporo tych pocisków, wchodzi 200, 300, 400 damage'u. Tutaj w międzyczasie widzicie, jak tańczy między torpedami nasz Smoleńsk, atakowany przez tyłu przez Shimakaze i z przodu przez Giringa, jeszcze walczy z Republiką, także no raczej długo nie pociągnie. Republika ma 6200, 152 tysiące damage'u ma nabity Kolbert w tym momencie. No i tracimy Smoleńska. Trzy okręty zostały, zaraz Republikę powinniśmy dobić. Znika nam w tym momencie pancernik, gdzieś tam jeszcze Thunder się kręci. Puszczone Hydro jest Republika, ma 400 HPS-a, także jedna dobra salwa w nadbudówki powinna być po niej. Przeleciało, jeden pocisk tylko spenetrował. No, udało się. No i teraz odpalona jest dopałka do silnika i najprawdopodobniej będzie próba tutaj walki manewrowej z tym Thundererem. Przeciwnik ma jeszcze 4 okręty, my tylko 3. Colbert ma 2 fragi, 156 tysięcy damage'u. Wiem, że dla większości oglądających takie to plumkanie shiftem bywa denerwujące, ale niestety to jest taki, no raczej zdrowy nawyk. Może nie wygląda to przyjemnie dla oka, ale na pewno dużo bardziej pozwala orientować się w tym, co się dzieje w okolicy. Widzicie, że w międzyczasie trochę tych penetracji złapał ten Thunderer. Ponad 100 już mamy na nim nabite. I ostatnie pociski, które lecą w jego kierunku, powinny go dobić. Tak się właśnie dzieje. Mamy fraga numer 4. 3, przepraszam. I mamy wsparcie w tym momencie. Na 6 km złapany Giring, także już raczej mu tu długiej kariery nie wróży. No i mamy właśnie szybciutko zrobionego fraga numer 4 teraz. 200 tysięcy przekroczone, 5 pożarów na 1000 trafień, także no procent nikły wręcz. No i przeciwnik nadal ma pływające, niewykryte przez cały mecz Shimakaze.
i gdzieś będące tu w tych rejonach, tutaj gdzieś Zao. Przyspieszymy na razie. O, jest Zao. Nie, Shima się dała wyświecić. No jak z karabinu teraz. Szybko tam ten hub stopnieje. Hydro niestety jest na przeładowaniu, także no nie widzimy, co się dzieje z torpedami, ale jedna wiącha, druga. I jeszcze jedna w zanadrzu tam jest. No i mamy już... Mamy jeszcze... No praktycznie bez manewrowania udało się wyminąć wszystkie salwy z Shimy. Mamy 5 fraga, 220 tysięcy, 1060 trafień, 5 pożarów. Jeszcze do tego mamy wsparcie. No i zostało Zao. Zostało Zao. O, pomyliłem. Trzeba się zwijać, bo tu człowieczek się niecierpliwi. Płyną torpedy. A nie, to torpedy z Shimy. Zao, już wiemy, gdzie jest. Teraz bierzemy go szybko na cel. No i zaczynamy ostrzał. Dużo hapsa na nim nie ma, także raczej długo to nie potrwa. Duży kaliber jeszcze się pojawia. I mamy 6 fraga. Wynik ostateczny, moi drodzy, 227 tysięcy, 6 fragów, duży kaliber, wsparcie i ładnie ugrana bitwa. Ponad 1000 trafień, to grubo, niestety pożarów tam tutaj mocno nie polosowało. No i bazowy eks bardzo ładny, grubo ponad 3000, najprawdopodobniej właśnie dzięki temu, że dobiliśmy Giringa i rozstrzelaliśmy prawie pełne Shimakaze. Także ładna bitwa tutaj w wykonaniu dywizjonu. Z mojej strony na dziś to wszystko, moi drodzy, do usłyszenia, cześć i na razie.